Бежим на рожно. Andrzej, wykąp się! To nasz dom. Właśnie przed chwilą do domu z plaży wrócił Marek z Basią. A ja zostałem jeszcze na plaży, by zobaczyć zachód słońca. O! Jeśli to nie zachód słońca, to ja w cieniu. Tu jeszcze zdjęcia robi Andrzej. Nazbieraliśmy nieco muszli. Rafy. I zimny, zimny ocean. A my do domu na Blaje. Jesteśmy już w domu, tak jak mówiłem. Marek z Basią poszli zobaczyć zachód słońca. My z jednej strony topimy słońce w oceanie. A z drugiej patrzymy na rzeczy bardziej doczesne, znaczy na Braje. No bo już zajdzie. No macie jakiś aparat? No dobra, no jest, no zobacz, no. No to już jest, to już nie może nie. Słońce już jest, pół słońca. Jeszcze pół słońca jest. Gdzie aparat dała? Jak to nic? Jest jeszcze słońce, nie utopiło się. Jeszcze się nie utopiło. Zachód słońca, o. Atlantyku, miejscowości Pornolot. Miejscowości Pornolot. A dokładnie literując to Pornolot. Szybko to zarobi słońce. Słońce takie szybsze niż my jest. No bardzo. Na kamerze jeszcze go widać trochę, wy już nie widzicie. Jeszcze widzę na kamerze. O. Jeszcze. I teraz wytrzeba lupę, bo już nie widać. No, tylko od blasku. Już nie wiadomo. I słońce poszło się
utopić. A u nas? Słońce w tym. U nas słońce w braj jest. No to mało tego słońca, jak tak dalej będzie, to nie będziemy dzisiaj jedli. Nie? No bo przecież na tym nie upieczymy. Marek, co z tą brajom jest? Ej, brajowy dyżurny! No kurde, braja na ciebie czeka, będziemy głodni przez ciebie. No proszę się tu wywiązywać z obowiązków. No dobrze, proszę pana. Już się staramy, co możemy, robimy. No coś z tego będzie, papieru jest dosyć. Tak nie, to się benzyny doleje. Coś się robi, to zjedzę. I to skąd my to znamy, nie? To jest dobre. To jest dobre, mówi Marek. No, ziewko cytryny. Za plecami. O, tu się wyjeżdżasz. Nagrzewamy to specjalnie, żeby zrobić smak florci. Wasia, żeby sobie nałożyła parę muszelek? Tak. Oczywiście. Żeśmy dzisiaj deczko nazbierali, nie? Deczko. Daj każdemu to. Danka tylko nie jest miłośnikiem owoców morza. Chyba tak, o. Już tyle wrota? No co ty myślisz? Tyle. Zawodowiec, no. Dwie i już tyle. To już jest. Tu już jest. O. Każdemu połówkę. Rób dobre. Dobre? Lepiej nie gadać, nie? Dobra, to jest mało powiedziane. Dobra. Dobra, to trzeba by chyba włączyć tą kamerę, bo Marek wszystkie muszle zje. Tak, wiesz, dla Afenia nie dostanie. No dla mnie braknie. Do Florci to tylko tak, żeby popatrzała do Ganka na razie, może tu przyjedzie kiedyś. Nie skończ mi sobie. Dobre, dobre. A te były takie małe. No, mniejsze były. Te takie ładne są, duże, większe są, tak, żeśmy tak, większe pozbierali. No. Braja na dworze się piecze, a my się zabieramy za deser pierwszy, za muszelki. Będziesz miał talerz na zaś, bo tam będzie ryba. Marek będzie jadł. Naczynia zrobiły się puste. Jeszcze ostatnie muszę zostawić Marka na talerzu. Co tak właśnie? To takie śmieszne. Ja, to już tego nie. Tego członka mi tu. Co to z włosami. Ty co ty masz jeszcze? No, dawaj go Marek. Jak to trzeba załatwić? Tak? Tak. Tak. I do buzi. I ciurka. I człowieczka. I człowieczka. Co to nie jest? Replay. I replay. Next please. Muszelku? Tak. 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 I nie ma. I członeczek zostanie. Replay. Ale nie u mnie. Zostałem go. Zjem. Zostawiała się jakaś muszla? Jutro do nas zbierania zostało. A to motyl taki, nie? Ale będę miał siły. Jeszcze jest jakieś puste. Jest. Tylko puste. Ta jeszcze została chyba. Pokazówka. Nie ma. Członek zostaje. Za każdym razem. I nie ma. I teraz trzeba się brać za braje. Deser zjedzony. Teraz braja. I widzimy właśnie wypływający na połów
diamentów stateczek z naszego portu. O co mi się zdaje, że słyszę następny za nim tu jedzie. Coś tam płynie za nim. Tak, płynie następny. Mało bym się przejęzyczył i powiedziałbym wypływający na połów perę. O to nie po perły, tylko po diamenty. A my musimy też ruszać po połów, nie diamentów, nie pereł, tylko po połów muszel. Wszystkim bardzo smakowały wczoraj. Mamy zamiar, jak przyjedziemy z powrotem z naszej dzisiejszej wycieczki, podjeść trochę muszelek. A więc na wyprawę po muszle. Stam już. O, my diamentowi chłopaki. No potem my tu też na mój. Diamentowy chłopak. Tak wyglądają diamentowe okolice. Już idę. Chcę pokazać, jak to tu mniej więcej wygląda. Krajobraz księżycowy. O, jadą diamenty. Nie zamykaj. Witamy w Alexander Bay. Czyli dojechaliśmy tutaj, na razie nas nie zatrzymali. Dosyć mocny wiatr, widać afrykańską flagę, więc jesteśmy jeszcze na terenie RSA. Będziemy chcieli dostać się do samej granicy, ale już jesteśmy w Alexander Bay. Wydmuchowisko, nic tu nie ma, tylko diamenty. Taki krajobraz. Palmy oczywiście zasadzone sztucznie. Przy każdej widać czarny szlauch z wodą. I droga, którą przyjechaliśmy. Marek znalazł kwiatki, które nawet bez wody też rosną. Marek tu chce dostarczyć trochę wody do miejscowych kwiatków, wydaje mi się. Chyba się oleje, jak będzie pod wiatr sikał. Nie ma co wyjść z tatu.
płoty kręcisz jakieś tam płoty zamiast tam czerwonaki. Dawaj na to papierosa. Tak. Jakiś punkt widokowy, ale i tak je widać. Opony czy flamingi? Opony. Jakieś tam drewno. Jakieś czarno-białe te są tam na tym nasypie. A tu blisko? Ale to piękne na tym. Marek się rozgląda, odpadł za diamentami chyba. Marek kopie. Mówi, piasku z butów nie wysypuje, dopiero w domu. Żeby wysypał diament, to by się pluł, nie? Marek teraz ogląda, czy w ujściu rzeki Oranie woda jest słona. A wiatr od morza wieje zimny, tu się wróci. I tam zaczyna się ocean. A to Sudwest, Namibia. I wiatr nieprzeciętny, wieje, kurde, że nie wiem. I patrzymy tylko, gdzie jest ta kopalnia diamentu, żeby tam coś uszkubać do siebie może. Oto diamentowa ulica, okolica. I być może, że wśród tych roślinek, wśród tego piasku, jedno lub kilka z tych ziarenek, które się błyszczą, są diamentami.
A my nie wiemy o tym. Nie wiem, złoto, brylanty, diamenty. Złoto, brylanty, diamenty. Złoto, brylanty, diamenty. Chyba mają diamenty. Andrzej, cicho, nic nie mówi, na pewno kupę diamentów znalazł. Andrzej utrwala jeszcze, jak oranie rzeka kończy swój żywot w oceanie. To ujście właśnie do oceanu, czuć tu wyraźny oceaniczny powiew wiatru. Woda jest słona i tam oto kończy się rzeka Oranie, zaczyna się ocean. Można by jeszcze przejść kawałek do następnych szlaban, zaporów, ale to już nic nie daje, to są już duże wygłości. I dojechaliśmy do końca Afryki, inaczej mówiąc, początku Namibii. Przejechaliśmy kupę kilometrów po to, żeby zobaczyć, jak wygląda woda, piasek i jak wieje wiatr. Ale to dla ludzi, którzy nie lubią Afryki, dla matematyków. A dla globtrotuarów to jest to. Jeszcze raz nakręcam roślinność, która się tu chowa, z diamentowym piaskiem może. Taki oto ciekawy kamyczek. Ostatnie spojrzenie na diamenty. I widzimy teraz strusie z Namibii. Namibijski struś. Różni się od afrykańskiego tym, że mieszka po tamtej stronie rzeki, a nie po tej stronie rzeki.
ta rzeka i ten most to granica. Obecnie świeci się czerwone światło, czyli nie wolno przekraczać. I rzeka. Oranie. Jedzie samochód. Zaraz zobaczymy. O, zrobiło mu się zielone światło, czyli może jechać do granicy. I pojechał do Botswany. Ujście rzeki Oranie, przejście graniczne RSA Namibia. I wiatr od morza. Tablica, bo tamta tablica to chociaż coś pisze, a tu to nic. Ugotowana. I mamy do naszego podnolot jeszcze 20 km. Tak wyglądają diamentowe tereny. Co od strony lądu. Teraz sobie przyjechaliśmy. Tam eksploatowany kiedyś pokład diamentów. I z tamtej strony ocean. Taki bardzo atrakcyjny krajobraz. I schowany kaktusik między kamienie. Ciekawe, ile mu wody potrzeba, żeby tu przeżyć.
A więc jak widać, tereny diamentowe, nie wolno wchodzić tam, bo tam chyba coś jest. Niby nic nie ma, a jednak coś tam musi być, jak nie wolno wchodzić. Taką górę piasku usypali chyba też nie dla zabawy. Pustynna roślinność. Tak tu wszystko wygląda. I między tymi cudami gdzieś w ziemi, głębiej lub płyciej, jest to, co ludzkość zawsze fascynowało. Małe, świecące kamyczki. I norka jakiegoś zwierzaka. Taki klimat, taki widok. No tu masz fajny widok, ale... Powinien ci te statki dopłynąć. Ostatnie śniadanie w stolicy diamentu. No jest nagle, patrzcie w tym piasku, gdzie nie ma diamentowego talerzu. Bo tam był jeden raz mi widzieli, to miał w zębie, to zęba u ciebie było. Trzeba wtedy zacząć. Czyli jej mąż ma dwie łodzie takie i rządzi nimi tam i wpływa i nurkuje, tak, tutaj za wyleczenie.
No za diamentami też, za wszystkim. No, jest moja diamenty. Green Market Square. Green Market Square, jakieś sklepy, zakupy takie jakieś. Bo w Wenecji takie czapki są Wenecji, się jak na Lady tym, na karnawale weneckim. Z komuś jeden z wielką fani uwerot. O, nie, nie. Ale i wana Lady Selby. Nie, to jest Freude, co się ma. Zobacz, te jajka takie są. Mm-hmm. I te, zobacz, widzę o to. Ja, to to babka z Nowej Zelandii tu mieszkała przez jakiś czas. Kto? Ona kto? Namalowała. Kto? Taka znajoma z Nowej Zelandii tu przyjechała i ona ich namalowała. Ale to jest w ogóle, ja. Zobacz, jakie te maski, jakie te, znaczy te twarze, jakie ładne te dużyńskie ekstra są. Tak, to nie są kicze takie sprzedawane, to już są takie rzeczy, że musisz ich szukać, żeby... Musisz go dać tam na z tyłu nas. I tam mamy to wszystko w ogóle. Takie poduszewki. No, ale zobacz jakie te na szydełku robione. To są różne rodzaje tego przecież. Może tu jest takie naprawdę inne. No to też jakiś warsztat. Szewc, o! No. Marek. Chińskie jeszcze te, a porcelany. I zatrzymaliśmy się na moment przy Podmolo Muzeum, które jest właściwie własnością tej pani, w której byliśmy przed chwilą, właścicielki domu, w którym żeśmy spali. Po prostu ma tutaj kilka takich domów, które wynajmuje. Zwiedzaliśmy je w środku, znaczy to jest muzeum, do którego żeśmy nie byli. Jest garaż, w którym żeśmy oglądali, ten zmalowany zakład fryzjerski. Tam oglądaliśmy to od wewnątrz, teraz złapię to okiem tylko z zewnątrz. A tam na
dom, w którym mieszkaliśmy. Nie wiem, widać może kawałek go. Widać tylko płot naszego domu. Po prostu osoba, która kocha starocie. I ostatnie spojrzenie na nasz port, Motol, morze i zbieramy się dalej. Takie iglaste, pachnie igłami. Marek, siądź sobie, będziesz miał panoramę. No, wszyscy. I opuszczamy tą drogą krainę diamentów. Odsuwamy się od wybrzeża. I robi się cieplej. Marek już skończył. Potrzeby fizjologiczne. On musi zobaczyć, gdzie jest wiatr. I tam droga, która nas czeka jeszcze. Andrzej uparcie dalej szuka diamentów. A tu jest z pocisku. Zostawimy się. Łuska. To jest chyba taki sam jak mój. Jest ten. Ty tam jest dalej odrodzony. 8 mm? Dobra. 6. 7,62 może być, to jest mały luker. O, druga. 8. Strzelał. To są ostre. O, jeszcze jeden. Tu mocno strzelał. Co tu, wojna była? No, najwyraźniej, strzelali się. Łuska na pamiątkę. I taki oto prawie krajobraz jak w krainie diamentów. Co, że się znaleźli jeszcze diamenty? Twardzi ludzie, zawodnicy okropni. Tylko by diamentów szukali. O, słychać nadjeżdżające auto. Jedzie z drugiej strony. O, od fajna Nissan. Ten jedzie po diamenty.
Tak wygląda niestety przekwitły już afrykański burz, właśnie jak nazwa, Namaqualand. Pustynne obszary, które gdy pojawiają się pierwsze deszcze, zakwitają. Jesteśmy już gdzieś miesiąc po tym, ale jednak ładnie to wygląda nadal. Szkoda, że już tylko kolorowe kwiaty zginęły. Powiem, kwiaty mają krótki żywot niestety. Gdyby deszcz spadł, to by też zakwitły. Jakby spadły jakieś większe deszcze, by znów wszystko się zazieleniło, zażółciło, zasebrzyło. A tu gałązki jemiołek, które wrosły w akację. Tu kwitnąca akacja. I tu jest też kępka tej jemioły na kwitnącym. I tam druga. Jesteśmy już niedaleko Kapsztadu. To element jeszcze poświąteczny, 2001, data, jedna ze stacji Shell. Tu do dużych troków. Elementy świąt jeszcze. No i przy choince my. Marek i arbuza. Wasza. Danka. Andrzej na pewno lubi zdjęcia. Albo schował się w bagażniku, jest. Inna firma, Caltex. I święta. No, trzeba będzie wyciągnąć coś cieplejszego, jest już 10 w nocy, 11 prawie. To są po sąsiedniej stronie akurat stacja Caltexu, my wjechaliśmy tutaj. Znane nam znaczki Mercedes, Honda. Andrzej, pojedynek dla kamery robi. Jesteśmy w Paternoster, rybackie miasteczko niedaleko Longyearbyen. Takie właściwie murzyńskie małe rybackie miasteczko.
I dla minus ty na sprzedaż. This is very small, that's why they want to have a lot of meat in the legs. Mm. Sposób jeszcze. Przejdziesz na... Bo tu jest to najlepsze. Tyś właśnie. To it's not a lot of meat. It's slightly sweet. You can eat słodko. Yeah. Możesz to skosztować. Some people eat this. We don't. Ludzie to jedzą. To jest grzyb chyba. To jest większość. Większość. Wątroba i pierdoły. Skosztujemy, dobre. To jest dobre. Bardzo dobre. To jest tak małża. Chop up the lettuce, right? Lettuce, yes. Sawatum. Chop it up and put it in a bowl. So you chop that up and you put that up. So on that? Promise you that you eat. It brings a bit of podcast. It's not buying any food anyway. No, it's the men. It's more the real question.